Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym słowie na dobry dzień. Dzisiaj chciałbym wam powiedzieć o podzielić się z wami rozważaniem z pierwszego listu apostoła Pawła do Tesalonicza, z pierwszego rozdziału, piąty werset. Dzisiaj powiemy troszeczkę o dynamicie, o takim dynamicie, który rozsadza serca ludzi, którzy pozwalają na to, aby to, ta, to działanie tego dynamitu dotykało ich serca. Ale zacznijmy od początku. Otóż Paweł rozpoczyna ten list od dziękczynienia, wdzięczności wyrażonej Bogu za wierzących, za to, że nieustannie trwają wierze, że są wytrwali w nadziei i że są przy Panu Jezusie. I w piątym wersecie apostoł Paweł napisał tak: Gdyż nasza dobra nowina dotarła do Was nie tylko w słowie, ale także w mocy, w duchu świętym i z wielką siłą przekonania. Wiecie przecież, jak Bóg ze względu na Was używał nas pomiędzy Wami. Słowa, które tutaj są zapisane, wskazują na to, że te słowa, które wypowiadali apostołowie, one były związane z działaniem Ducha Świętego. Bo kiedy kaznodzieja mówi słowa, to on mówi tylko słowa. Ale kiedy przychodzi w tym momencie działanie Ducha Świętego, dokonuje się niesamowita moc taka duchowa w życiu tych, którzy słyszą te słowa. I te słowa już nie są tylko słowami, ale one mają moc w Duchu Świętym i przekonują z wielką siłą. To słowo moc, które tutaj używa Paweł, to greckie słowo dynamei, które mówi o cudzie, które mówi o wielkim dziele, ale które również oznacza dynamit, który rozsadza coś od wewnątrz. Takie podobne słowa używa Paweł w liście do Rzymian, w szesnastym roz... wersecie pierwszego rozdziału, kiedy mówi Nie wstydzę się bowiem dobrej nowiny, jest w niej moc Boża dla zbawienia każdego, kto wierzy. Moc, czyli ten cud. To dzieło, ten dynamit, który rozsadza serce człowieka, kiedy usłyszy słowo, które przychodzi z przekonaniem Ducha Świętego. Moc, to przesłanie, które usłyszeli wierzący w Tesalonice, w to jest ta moc, której dokonuje się za sprawą nie słów tylko, ale za sprawą Ducha Świętego. Moc cudów, moc yy, znaków, moc, która zmienia umysł, serce i życie człowieka. Myślę, że każdy z nas tego doświadczył, kiedy usłyszał słowa, które przyszły z mocą Ducha Świętego i z wielką siłą przekonały nas o tym, że potrzebujemy Zbawiciela, że, że potrzebujemy zbawienia od grzechu, i ta moc właśnie zmieniła nasz umysł, nasze serce i nasze życie. Przekonanie Ducha Świętego, które przychodzi, kiedy słyszymy słowa, powoduje właśnie takie rzeczy w naszym życiu. Dlatego też głosimy słowo i módlmy się, aby to słowo, które głosimy, było z mocą, nie naszą, ale mocą Ducha Świętego i siłą przekonania, która przychodzi od Boga. Radości w Panu, pozdrawiam, do zobaczenia jutro, jeżeli Pan Bóg pozwoli.